Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z Michałem Bąkiem, pomysłodawcą magazynu internetowego Marketing i Biznes. Michał posiada wieloletnie doświadczenie w marketingu, specjalizuje się w e-commerce. Jest także założycielem agencji kreatywnej Eliwo i wielu innych pomysłów. Miło mi, że udało się spotkać. Mi jest również miło i dziękuję za zaproszenie. Czy według Ciebie dzisiaj łatwo jest założyć i utrzymać biznes? Jest, tak naprawdę mamy wszystko i jest coraz trudniej, ale jak to jest według Ciebie? Wiesz co, Michał Sadowski wiele razy podkreślał, że żyjemy w super czasach, na wzgląd tego, że wszystko za pomocą internetu jesteśmy w stanie osiągnąć. Możemy wykształcić się, jeżeli mamy misję do dążenia do celu, możemy pozyskać wiedzę. Jeżeli nie ma tej wiedzy w języku polskim, możemy nauczyć się języka angielskiego, który jest ogólnoświatowym językiem i tak samo możemy nauczyć się praktycznie każdej profesji. Tak samo internet daje też możliwość w handlu. Jeżeli ja jestem sklepem z małej miejscowości, takiej, z której jak ja pochodzę, czyli Otwock, gdzie rynek lokalny to około 40 000 mieszkańców, nawet przypuszczam, że mniej, niekoniecznie muszę sprzedawać mieszkańcom Otwocka, mogę przecież sprzedawać po całej Polsce. A dlaczego nawet nie po całej Europie? Więc ja w jednym z wywiadów u Ciebie kojarzę, że nie pamiętam tylko, kto to mówił, powiedział ktoś, że nie zazdrości tych czasów, bo teraz jest ciężej, że kiedyś wszystkiego brakowało, w czasach PRL-u brakowało i wszystko było łatwiej, bo ktoś, kto był bystry, pojechał na zachód, kupił towar, sprzedał go w Polsce, bo to był wiecznie niedosyt, ale to jest nieprawda, bo żyjemy teraz w takich czasach, które po prostu zmieniły się, specyfiką. Każdy, kto jest bystry, w tych czasach osiągnie sukces. A chciałbym Cię jeszcze zapytać o social media. Czym dzisiaj możemy się wyróżnić? Mamy kampanię na Facebooku, mamy różne inne metody. Czy one są skuteczne dla naszych startupów, czy raczej zarezerwowane dla dużych firm, które mają ogromne budżety? Wiesz co? Nie. Zdecydowanie duży budżet nie jest wyznacznikiem. Oczywiście, jeżeli, nie wiem, powiedzmy, jesteśmy sfokusowani na sprzedaż, mamy duży e-commerce, no to wiadomo, że będą potrzebne duże pieniądze na płatne działania na powiedzmy Facebooku, czy teraz Instagramie, czy innych mediach społecznościowych. Natomiast moim zdaniem najważniejszy jest pomysł i to właśnie pomysł kieruje do... Powiedzmy, Twój pomysł sprawia, że albo ta kampania się sprawdzi i powiedzmy odniesie ogromny sukces, albo będzie klapą. Znaczy, sam pomysł jeszcze niewiele, ale wiadomo, że liczy się też wykonanie. I tutaj przytoczę na przykład taką ostatnią, jedną z akcji, które mi przychodzą do głowy, to chociażby taksówka ProUli, czyli tam tego startupu związanego z biurami prasowymi. Oni zapraszali powiedzmy jakichś tam wpływowe osoby, dziennikarzy i tak dalej, opowiadali o ProUli w taksówce, wozili ich, no i oczywiście udostępniali w swoich kanałach społecznościowych, czyli na Twitterze, na Facebooku, no i oczywiście tam wspierali jakimiś tam budżetami, z tego co pamiętam niewielkimi te akcje, natomiast one miały efekt wiralowy, dlatego że ludzie sympatyzowali z tą akcją, byli przekonani, że jest ona czymś wartościowym, budzi emocje, czyli dawała wszystkie podstawy, które sprawiają, że coś w mediach społecznościowych odnosi sukces. Wracając do tej sprzedaży internetowej, czy masz jakiś sposób, co mógłbyś poradzić naszym widzom odnośnie hejtów? Jak wiemy, często modne stają się wręcz ataki hejterskie w internecie, także pewnie przy sprzedaży możemy dostać często negatywne komentarze. Jak się z tego podnieść? Jak po prostu radzić sobie z takimi hejtami? Powołując się na osobę Michała Sadowskiego ponownie, on, gdy wydawał swoją książkę Rewolucja w social media, zrobił taki landing page, gdzie zostawiał ludziom gotowe komentarze hejterskie. O, sprzedał się, jest słaby, nie umie pisać, etc., etc. I mówił otwarcie przy promocji tej książki, że jeżeli brakuje Ci pomysłu na hejt, to weź sobie skopiuj, ja mam gotowe pomysły. I spowodowało to w sumie to, że gdy pojawiały się komentarze, nawet naprawdę te hejterskie, nie brane, nie kopiowane, tylko po prostu szczere, hejterskie, polskie komentarze. Ludzie myśleli, że pewnie i tak skopiował z tego landing page, że pewnie i tak go troluje, że to jest opcja jakby trollingu. Natomiast Michał sam dopiero mógł wyłapywać, kto rzeczywiście kopiuje, bo tam były jakaś tam liczba tych komentarzy, a kto szczerze go chciał zhejtować. Natomiast wszyscy myśleli, że to jest taki hejt napędzający tak na dobrą sprawę sprzedaż, więc ten hejt możesz wykorzystać też, przekuć na sukces i to jest bardzo ciekawe. Super. A jakie masz sposoby radzenia sobie ze stresem? Wiesz co, każdy ma inny, natomiast moim takim chyba najlepszym, ja mam dwa takie sprawdzone, nie zawsze mam możliwość wykonywania jednego czy drugiego, natomiast jednym jest muzyka, ja dość dużo czytam, natomiast jak tak już oborowo się zestresuję, to idę spać. Ja mam tak, że część ludzi na przykład boli żołądek, nie może zasnąć i tak dalej, ja mam tak chyba po tacie, że właśnie idę spać. Z przeciążenia emocjonalnego idę spać, a budzę się już w innym ciele. A twoja największa pasja? Znaczy, poza marketingiem, który jest oczywistą moją pasją, to tak na dobrą sprawę jest czytanie książek, bardzo dużo czytam, i sport, i niestety już nie sport aktywnie, tylko raczej jako kibic piłkarski staram się oglądać mecze i kibicować, zwłaszcza reprezentacji Polski, bo już nie przywiązuję takiego sentymentu jak kiedyś do klubów, ale nadal wspieram reprezentację i nadal lubię popatrzeć na dobrą piłkę. A jak znaleźć w sobie długofalową motywację? Wiesz co, ja uważam, że motywacja powinna być długofalowa, ale ona musi być wywoływana naturalnymi czynnikami. Czyli powiedzmy, musisz wiedzieć rano, że masz jakąś misję. Powiedzmy, załóżmy, że wykalkulowałeś sobie x lat temu, że będziesz budował jakieś tam imperium, dajmy na to medialne. No i dokładasz kolejne cegiełki, cegiełka po cegiełce. Wiesz, że każdy dzień nie jest powiedzmy utrapieniem, dniem z przeszkodami, tylko to jest kolejny dzień, w którym dokładasz cegiełek po to, żeby zbudować duże imperium. Tak jak świętej pamięci Jan Kulczyk, on nie dostał tego ogromnego imperium. Fakt, że można zarzucić, że rozpoczął z milionem marek niemieckich dostanych od ojca, czy tam kontakty polityczne, czy przez to, że miał kontakty polityczne. Natomiast to imperium, które w chwili obecnej liczy, nie wiem, i x nieruchomości, miliardy złotych w majątku, wiadomo, że to nie tylko gotówka, ale i jakieś inne rzeczy, udziały w bardzo ciekawych spółkach, bardzo ciekawe przedsięwzięcia jak powiedzmy szukanie ropy i innych surowców naturalnych w Afryce, czy biznesy na innych kontynentach, tego się nie osiąga bez motywacji i ciągłego parcia do przodu. Chciałbym trochę zapytać o książki. Mówiłeś, też czytasz. Czy są jakieś książki, które mógłbyś polecić naszym widzom? Wiesz co, przede wszystkim jedna, taka, którą przeczytałem w tym roku na majówce. Tak mnie pochłonęła, że chyba tam w ciągu jednej doby przeczytałem całą. To było gotowe, żeby sprzedać. Polega to na tym, że to była fikcyjna historia gościa, który prowadzi agencję reklamową. I gość był sfokusowany na tym, aby wszystko robić samemu. No i po pewnym czasie chciał sprzedać firmę i każdy inwestor opowiadał mu, no dobrze, ale ta firma nie ma żadnej wartości, bo jedyną wartością jesteś ty. Sprzedajesz nam tą firmę, odchodzisz na emeryturę przedsiębiorczą i ta firma jest warta guzik. I pokazuje historię przemiany, jak facet, który wziął go w opiekę, jego anioł biznesu, krok po kroku pokazuje mu, jakie etapy musi przedsięwziąć, żeby zbudować silną firmę, która jest niezależna od niego. Czyli powiedzmy, jedzie na wakacje, firma się nie zawala. sprzedaje firmę, nie musi być nadal prezesem, tylko firma jest zarządzana w sposób ciągły przez osobę, która jest menadżerem, a która do tej pory nawet nie musiała mieć nic wspólnego z tą firmą, dlatego że ta firma jest tak doskonale poukładana wewnętrznie, że nie jest potrzebne dodatkowe wsparcie głównego założyciela, bo wszystko, powiedzmy, jest pospisywane w różnych wiki, różnych definicjach firmowych, książkach jakości itd. Więc ta książka pokazuje, jak prowadzić biznes, żeby był on niezależnym tworem, mógł on sobie poradzić doskonale bez głównego założyciela. A teraz standardowe jeszcze pytanie, zawsze na początku, ale teraz zmieniliśmy kolejność o Twoje dzieciństwo. Czy jest coś w dzieciństwie, czy było coś w dzieciństwie, co odróżniało Cię od rówieśników? Wiesz co, dwie rzeczy. Jedna negatywna, byłem dość sporym buntownikiem. Dość dużo robiłem takich negatywnych rzeczy, typu uciekanie z domu itd. Natomiast była też jedna taka, moim zdaniem, pozytywna, gdy na przykład moi rówieśnicy grali na komputerze. Ja dostałem dość późno z komputer i może to wpłynęło na to. Dość dużo czytałem. Czytałem dość trudną literaturę jak na dzieciaka, który miał, powiedzmy, nie wiem, 10-11 lat, bo w wieku 11 czy tam 10 lat zacząłem czytać polską wersję Newsweeka i bardzo szybko sfokusowałem się na tym dodatku biznesowym. No i potem zacząłem tak czytać w ogóle książkę, literaturę taką dla przedsiębiorców, co może było głupie, bo w tamtym czasie niewiele pewnie rozumiałem, niewiele do mnie docierało, natomiast jakieś tam, powiedzmy, inspirujące cytaty czy inspirujące historie już w tamtym czasie do mnie trafiały i już w tamtym czasie wiedziałem, że chciałbym w przyszłości budować coś własnego. Czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom? Wiesz co, ja myślę, że jestem osobą, która raczej nie powinna niczego przekazać, bo jeszcze nie jestem na tym etapie, żeby nauczać innych. Natomiast rzecz, którą mogę z własnego doświadczenia, to po prostu jest, żeby robić to, co się robi z pasją i przez to mieć energię i siłę i motywację, o której rozmawialiśmy dzisiaj, każdego dnia i żeby ta praca nie sprawiała nam przykrości, tylko żeby była czymś ciekawym. Zacytuję tutaj taki cytat właśnie z jednego z moich ulubionych muzyków, że wybierasz zawód, co się bardzo często wiąże z zawodem. I ja właśnie uważam, że żeby wybrać swój zawód, który potem nie okaże się tym przysłowiowym właśnie zawodem. I to jest właśnie najważniejsza rzecz, którą ja jestem w stanie na chwilę obecną przekazać. Dzięki, bardzo miło się spotkać. Dziękuję.